przenieśmy się na chwilę do Cieszyna, do Domu Narodowego, gdzie organizowane są ciekawe spotkania jak to z cyklu Żywe Źródła. Tym razem ludowe instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego prezentowali muzycy tacy jak Zbigniew Wałach. Przed spotkaniem w Domu Narodowym rozmawialiśmy z koniakowskim producentem trąbit, na co dzień grającym na tym instrumencie. Dzisiaj, jeżeli ktoś przyjedzie do Koniakowa, może posłuchać każdy dzień. Gramy taki koncercik wieczorem przy zachodzie słońca o równej godzinie. Gramy 15-minutowy koncert. Mówię gramy, bo to niekiedy więcej się nas spotyka na takich instrumentach. Gramy codziennie właściwie. Także jest to już bardzo dobrą tradycją granie na tych instrumentach. Ale głównie chodzi o jakieś pokazanie, że to można zagrać coś na tym i tak dalej. No dzisiaj nie używa się tego już do porozumiewania, bo właściwie to był instrument służący do porozumiewania się. Pasterzy, którzy po górach wypasają owce. Na jaką odległość było słychać trąbity? No mówili, że nawet do 13 kilometrów. Dzisiaj ma to zasięg międzynarodowy, bo je ostatnio jak łokno otworzył i zagrał, to było słychać nawet do Japonii. No, bo Japończycy nagrali na taśmie, puszczali w telewizji japońskiej, czyli w całej Japonii było słychać. Czy granie na trąbicie daje dużą przyjemność panu jako muzykowi? To znaczy, może ja nie jestem muzyk, dopiero jak spotkałem te instrumenty, dopiero zacząłem muzykować i gdzieś tak od 7 lat gram na tych instrumentach, no i oczywiście wyrabiam je, bo zaczęło się od wyrobu instrumentu, a potem dopiero grania. Jak słychać echo między górami, to jest ta radość? No trzeba byłoby przyjść i zobaczyć. Zresztą moim takim marzeniem jest, żebym ja jak zagram, to żeby się mi ktoś odezwał jeszcze na górkach. Myślę, że po pewnym czasie, jak tych instrumentów trochę rozdam po Koniakowie, jak sprzedam troszeczkę, to może się zdarzy tak, że ja zagram, a ktoś tam się na innej górze odezwie. Tymczasem w piątkowy wieczór dźwięki trąbit i innych instrumentów muzycznych Beskidu Śląskiego rozlegały się w okolicach Cieszyńskiego Rynku.